Czy podczas omijania obowiązuje cię zachowanie bezpiecznego odstępu? No i tutaj odpowiedź jest jak najbardziej, że tak. Co powinniśmy wiedzieć o bezpiecznym odstępie? Tutaj kluczowa jest, jaki ten bezpieczny odstęp od odmijanych pojazdów powinien być zachowany. Kluczowym elementem i parametrem jest nasza prędkość, tak? Im będziemy tak naprawdę jechali wolniej, i możemy sobie skrócić ten tutaj odstęp, tak? Czyli tą odległość możemy sobie zmniejszyć. Jeśli będziemy jechali szybciej, od omijanej przeszkody, pojazdów w tym przypadku, tak? Czyli musimy sobie ten odstęp wydłużyć troszeczkę, zrobić większą odległość. Dobrze.